Piłkarze Brukbetu Termaliki Nieciecza zmierzą się w sobotę z Wisłą Kraków w ramach derbowego pojedynku 28. kolejki Lotto Ekstraklasy. Będzie to mecz o przełamanie dla Słoni. Przypomnijmy, że drużyna z Niecieczy jeszcze w tym sezonie nie wygrała. Co więcej, w trzech ostatnich meczach nawet nie zdobyła punktu. Jeśli chodzi o Wisłę, no to zdecydowanie widać poprawę gry w defensywie. Mają kilku bardzo dobrych zawodników w przodzie. Kreują tą grę. Widać pewne elementy powtarzające się. No jest to trudny przeciwnik, ale będziemy starać się grać tak, żeby w tym meczu mieć 3 punkty. Przygotowujemy się normalnie. Mikrocykl jest złożony. W każdym dniu mamy jednostkę treningową, którą poświęcamy grze pod Wisłę Kraków. Wszystkie elementy staramy się tak dopracować, żebyśmy mogli mieć powtarzalność w grze, żebyśmy wykonywali to, co chcemy w treningu przełożyć na mecz. Ekipa prowadzona przez trenera Marcina Węglewskiego plasuje się na 7. miejscu, tuż nad strefą oznaczającą grę w grupie spadkowej. Wisła Kraków jest na 6. pozycji. Początek meczu jutro o godzinie 20:30 w Niecieczy.